w ramach zachodniopomorskiego pakietu antysmogowego. Jestem niezmiernie zadowolona i szczęśliwa, że mogliśmy podpisać umowę z panem burmistrzem na wymianę w 100 budynkach, lokalach mieszkalnych na nowe źródła energii, na nowe źródła, które mają za zadanie, aby zmniejszyć ilość emisji gazów wszelkiego rodzaju, które zanieczyszczają nasze powietrze. I jest to kwota prawie 810 tysięcy. Będą potencjalni beneficjenci w formie grantów do około 7,5 tysiąca pozyskiwać takie pieniądze na swoje wymiany pieców. Szanowni Państwo, w ramach gospodarki niskoemisyjnej tak naprawdę w gminie Choszno to jest początek drogi. Początek drogi jest to pierwszy program, który został podpisany, w którym operatorem będzie gmina Choszno. Mam nadzieję, że nie ostatni, że w przyszłości również będą programy tego typu, z tego tytułu, że wprawdzie nie mieszkamy w dużym mieście, ale problem gospodarki niskoemisyjnej, problem smogu tak naprawdę będzie dotykał z czasem nas wszystkich, więc lepiej zacząć to robić szybciej niż czekać, aż będzie źle. I tak naprawdę mieszkańcy gminy Choszno do tej pory mogli korzystać jedynie z ogólnokrajowych tego typu programów, które były realizowane przez wojewódzkie fundusze narodowe, etc. Tak? W tym momencie 100 budynków będzie mogło być zmodernizowanych, z tego się bardzo cieszymy. Dziękujemy Pani Marszałek za podpisanie tej umowy w tym momencie, jak również dla Pana Łukasza Młynarczyka, który tak naprawdę był, jakby tym projektem zajmował się w trakcie, jeszcze kiedy był zastępcą moim do stycznia tego roku. W tej chwili pilotował również to jako radny województwa, za co Łukasz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz nas dalej tutaj wspomagał i utruwał życie dla pani marszałek w tej kwestii. Dziękuję. Ja myślę, że trzeba potraktować tu pana radnego jako dobrego ducha i ojca tego zadania, które właściwie od dzisiaj będzie mogło być realizowane w gminie Choszczów. Pani marszałek, lepiej jako matkę, bo matka jest tylko jedna. Wchodzimy w niebezpieczne rejony, panie. W tym miejscu chciałbym podziękować mieszkańcom Choszczna, ponieważ ten projekt, żeby mógł dojść do realizacji, mieszkańcy musieli najpierw wypełnić specjalne ankiety. Ogłaszaliśmy tu na sesji Rady Miejskiej, dlatego też radni wspierający burmistrza bardzo mocno się w to zaangażowali. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową, na której mieszkańcy również mogli wypełniać te wnioski i tak naprawdę to było kluczem do stworzenia i aplikowanie o te środki. Tutaj na całe szczęście, bo w pierwszym naborze nie otrzymaliśmy, byliśmy na pierwszym miejscu rezerwowym, ale zarząd województwa zwiększył środki i skoczyliśmy z tej listy rezerwowej i otrzymaliśmy to dofinansowanie ponad 800 tysięcy, za co bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Pani Marszałek, ja tylko dodam do tego, lepiej mi stać, bo jestem po kontuzji, okay. Ale siądę sobie, trzeba będzie, jak się zmęczę. Po tym, co dzisiaj podpisaliście, to nie jest mała kwota. 800 tysięcy, mieć, a nie mieć, to jest dobra kwota. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w dniu wczorajszym w Senacie została uchwalona ustawa na warunki termomodernizacji i właśnie ochrony środowiska. Na najbliższe 10 lat będzie przeznaczone z budżetu państwa, myślę, że z unijnych, jak nam nie będą wcinali, potężne miliardy, ażeby właśnie zmieniać Polskę z tego dużego smogu na kraj czysty. Ale to jest poza nawiasem. Co w tym kartonie? Mianowicie rok temu był w naszym województwie i w Kołobrzegu pan ambasador Chińskiej Republiki, z którym nawiązałem takie bliskie kontakty. I teraz, kilka miesięcy temu, zapytał się, co potrzebujemy w regionie w związku z tym koronawirusem. Oczywiście ja powiedziałem, że co najważniejsze to są maski, rękawice, jakby respiratory się dało załatwić, dlaczego nie? No ale chyba to za grubo poszedłem. Przysłał kilkanaście tysięcy masek, rękawic, komplety strojów ochronnych i tak każdego z moim okręgu wyborczym samorząd chce tymi darami się podzielić.
Panie Burmistrzu. Każdego potrzebującego. Tak, to jest oczywiście nie prywatnie absolutnie dla pana burmistrza, tylko na wydział kryzysowy. A są tu maseczki, rękawice, gogle i takie stroje ochronne. Proszę bardzo, przekazuję to na ręce. Dziękuję ślicznie. Proszę podziękować dla pana, panie senatorze, dla pana ambasadora. No jestem zaproszony do ambasady. Na pewno będę dziękował w imieniu samorządów województwa zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. Ten cały karton na wasze potrzeby. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.